Ten, co? Co? One tak piły? Tak nurkowały? Co ty gadasz? Trochę ich za dużo i mu komfort spada. Ale to Max właśnie, jak komfort mu spadnie, to zrobi, słuchajcie, ewakuację na drugi koniec, więc to jakby... Ten... healuje się, ale no te ulepszone dinozaury to w pizdu szybko mu health wraca, więc tu normalnie se gadają, dwójka se gada. Siema, zajebiście jest. Tu mam dwa hotele, nie wiem po co. Ciekawe jak to wygląda. Lagi tutaj. Wyobrażacie sobie? Wyglądasz, kurde, głowę z hotelu, a tam głowa dinozaura patrzy się na siebie, albo przez okno, chłop. Normalnie walisz se grucha, a tam... Gościu. Tu jest chyba walka prowadzona. Była, znaczy się, bo został ustalony nowy alfa. Albo podtrzymany aktualny. Tego do końca nie wiem. O! Możemy, słuchajcie, wypuścić już dinozaury nowe. Zobaczmy, jaki kolor mają, bo ja w sumie nie wiem, co to jest za kolor. Taki białkawo-szary. Okej. Ładny w sensie kolor. Nic jakiegoś nadzwyczajnego. Po prostu ładny kolor. I tu powinny być chyba pomarańczowe z tego, co kojarzę, tak? Tak jest. To są pomarańczowe. No mi się te pomarańczowe ładniej, bo dla mnie są ładniejsze te pomarańczowe, niż te biało-szare, ale... Pewnie kwestia gustu. Dla mnie po prostu każdy dinozaur pomarańczowy jest najlepszy. Dobra, potrzebujemy naszych kurwa najdzielniejszych z najdzielniejszych, czyli rangersów. Tutaj trzeba wymienić, trzeba zresuplejsować jedzenie, słuchajcie. I jeszcze tutaj by się przydało. Tu 250 tysięcy, wyobrażacie jakbym ja to robił nie na takiej wyspie, tylko musiał ręcznie? Ja już bym był takim bankrutem, że to jest tragedia. Tylko fantastycznie, że twórcy gry pomyśleliby zrobić Battle Royale. Battle Royale dinozaurów. Understood. No problem. Confirm. Adding task. Dobra. Ankh versus Ankh. Okej. Okay. Aha, po prostu jest... Jest ich jakby na tej przestrzeni za dużo, więc one postanawiałem napierdalać się między sobą. No ma to logiczny sens. A nie, bo też socjalna grupa ich jest za duża. Trzeba wyznaczyć, kto jest szefem. No i chyba Alfa jednak to wygra. Chyba Alfa pozostaje Alfą. No tu jak sobie biegną zadowolone. Paniking. Biegną zadowolone. Paniking. Ja tak chyba tak z zadowoleniem to jest średnio. Ciekawe, czy te dinozaury mogą sobie tam pójść w pizdu. Wydaje mi się, że nie. No nie, w sensie to by było głupie, jakby mogły. No nie, to jakby tu mają granicę i to się jakby na tej granicy kończy. Ale to musi wpierdalać tego. Wyobrażacie, ile to roślin musi jeść? Ja pierchluper. Dobra, więc przyszedł czas, słuchajcie, na carotozaura. A może, słuchajcie, wprowadzimy szefów? Myślicie, że szefów przydałoby się wprowadzić? Nie, no może jeszcze nie, co? Nie, może jeszcze nie. O! Na tą informację czekam. A nie, nie, na tą. Na tą nie czekałem akurat. Czekam, aż się będzie bić ten skurczywych z tym jajkiem na końcu i ten kolcowaty. Tą bitwę bym obejrzał. Może nigdy do tej bitwy nie dojdzie. Nie wiem, zobaczymy. Na pewno wiem, że mięsożerne zwierzęta, słuchajcie, no nie mają co narzekać tutaj. W sensie... Tu nie ma co narzekać jakby, no. Ciekawe, czemu on walczy. W sensie, ten go zaatakował, rozumiem. Ceratosaurus twierdzi, że to jest fantastyczny pomysł, żeby zaatakować go jakby. Finitos jest. One nie powinny się trzymać w grupie i ten nie powinien pomóc temu, czy coś? Chyba nie, chyba prawo natury, ten ma wypierdolone i żyje swoim życiem, ale... Jak tak dalej, słuchajcie, pójdzie tutaj w naszym dinozaurowym świecie, to się zaraz okaże, że niestety... słuchajcie, że niestety, no, nie przetrwają owe roślinożerne zwierzęta i zostaną same mięsożerne zwierzaki. Jedzenia mam w giga duży, zobaczcie ile tu mięsa chodzi do zjedzenia. Także jest jakby sporo tego jedzenia. A wiecie co postanowiłem teraz? Że wiecie co zrobimy? Będziemy po kolei robić najpierw bobikowe dinozaury, a dopiero później zrobimy te dinozaury ulepszone. Bo jak ja mam te gatunki robić tak długo, jest 28 minut nagrywania już u mnie i to pewnie będzie bardzo długi odcinek podzielany na 15. Że ja po kolei mam robić te, to się z nudów, słuchajcie, umrę. Jak będę po kolei robić. Rangersi... Kurwa, nawet sobie radzą, ty. Resupply, resupply. Tu ominęłeś, gościu, resupply. Tutaj po lewo? Nie, po lewo jest Gites. No coś czuję, że niestety ceratozaury, słuchajcie, zdominują tutaj. Zdominują tutaj wszystko. Natomiast też wierzę, że no one są takie głupie, bo one znaczy one tylko atakują po to, żeby atakować. W sensie, no nie, to predatory są, prawda? W sensie, no nie mają jakiegoś realnego powodu, żeby faktycznie zaatakować tego zwierzaka, a to robi. Ma żarcia giga dużo, więc jakby
to co robi, to robi tylko i wyłącznie czysto sportowo, że tak to nazwę. Jak Marcin Najman. Te ceratozaury ciągle się nadupcają. I cały czas popatrzcie, ile ja jedzenie mam do wymiany cały czas. Wszystko muszę wymieniać. To po chwila, no. Kumalski? Nie no, nie leczymy, nie oszukujemy. Niech same sobie radzą. Ten jaki tu se chodzi normalnie przy lasku, zajebiście. Dobra, możemy wypuścić nowy dinozaury z tego co kumam. Tak jest. No to wypuszczamy. Od tej wersji nie wypuszczam już jakby tych ulepszonych, tylko na początku podstawowa, a dopiero później ulepszone będę dawać. Wiem, że są dinozaury, które robią gigantycznie duże grupy, jak na przykład te małe, kurczakowe, te strusiowe, nie wiem czy pamiętacie, więc one będą się w dużej grupie trzymać. I to będzie fajnie wyglądać zapewne, zgaduję, więc ciekawe, że będą się między sobą nadupcać też. Zobaczymy. Nie widziałem, żeby się między sobą nadupcały, więc... Jak to wie, 100% szans na wyklucie, na 160%. We are pleased to welcome. Welcome, welcome. Ten jaki wkurwiony, co mu brakuje? Populacja za duża. Spokojnie, w takim tempie ceratozaurów, w takim tempie zabijania ceratozaurów, to jakby populacja zaraz w gigantycznym... Ale to tłum ludzi, wystarczy tu puścić jednego ceratozaura, by... No nieważne. Ale że nie można im naturalnie, że zgaduję, że nie można, że jakby tworzysz ekosystem i one sobie same jakby zabijają, jedzą, nie? Wiecie o co chodzi. Że jakby nie muszę budować tego, tylko jakby one sobie jedzą z drzew. A kurwa, jakie duże drzewo ty. Czy dziwnie wygląda. Ja wiem, że takie drzewa są, nie? Że wiecie, że macie las i jakby jedno jest takie... Przyszedł czas na Deinohurz... No te właśnie, przyszedł czas. Znowu ceratozaurus się nadupca, no. Spoko. No znowu, one się strasznie nie lubią, te czunki i te ceratozaury się, one strasznie się nie lubią, widzowie. A przyszedł na te małe skurczybiki czas, nie wiem czy te małe skurczybiki będą coś robić, jak to będzie wyglądać, nie wiem. Zaraz się przekonamy. Teraz Ank bije się z Ankiem. Na razie czekam na tą informację, że ten kloc duży z tym jajkiem się pobił z Ankiem. To będzie najlepsza informacja. Nie ma, one się nie chcą bić, no. A nie, to ten Ank to jest ten kloc. No to ten Ank z tym kolcowanym. One to za bardzo nie chcą, no, między sobą. One się między sobą wolą napierdalać, bo jest to logiczny sens, no. O, zajebiście, social population jest już małe, przez już nie musisz się bić, no. No. Odpuściły se. No i gites. No, ten padł, więc zajebiście już. Socjalna grupa jest bytkę idealna, no. Dużo ludzie przechodzą. No, tutaj taka standardowa walka dinozaurów, no. Ty, ale fakt, że możemy się dinozaurów... Patrzcie, ile tu ludzi jest, ty. Wystarczy wcinać. Fakt, że ja to muszę ciągle, słuchajcie, ręcznie wymieniać. To jest tak najgorszy fakt na świecie. Cały czas muszę to ręcznie. A wiecie, jacy są rangersi, no nie? Wszyscy wiemy, słuchajcie, jacy są rangersi. A są ludzie. Boże, jakie mięsko zajebiste. Widziałaś Ania? No, Halina. Powiem ci. Czego to jest mięso, ty? Tam wątróbka? Nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Ja jestem plantowiec. Ja jem warzywa. Jest nieposiadane mięso w ustach. Te jak wybijałem, czemu one ciągle atakują te, one tak... Dla beki, słuchajcie. O ty, kurwa, on wygra. Zaraz. O nie, bo przecież na hita mu ściągnie 70% HP. Jak Chunky teraz zaatakuje, to jest minę. Dawaj, Chunky. Ucieka. Ty, to on tak może? Ale jaja, ty, nie wiedziałem. No to zajebiście, ty. Ucieka sobie i szuka jedzenia. No dobra. No jedzenie, słuchajcie, jest w specyficznych miejscach, tak? Tu. No nie? No i tu, jakby tu. Są takie miejsca jedzeniowe. Nie są one wszędzie rozsiane, te jedzenia w istocie. Są przy wodopojach, więc one się spotykają i zabijają często między sobą. Bo jest ich w danym miejscu, delikatnie mówiąc, za dużo. To jest, z tego jestem dumny. To mi się tak podoba tutaj. Zobaczcie, jak tu jest zajebiście. Tu jest takie bajorko, tu jest delikatnie. Fajne to jest, co zrobiłem tu. Dobra, możemy wypuszczać Deinonychusy. Zobaczymy, jak się tu będzie im wiodło. Wiem, że zaraz ludzie będą w popołowie spierdalać na prawo i lewo. O, jadą rangerci. O, ceratozaurus to będzie pierwszy, ty. Chyba ceratozaurus będzie pierwszy. To on paniking? Czemu on panikuje? Czemu chłop panikuje, ty? Czemu ty panikujesz, gościu? W ogóle, słuchajcie, wygląda... W ogóle tak mi się... No tak, no. Bo większość tych dinozaurów pochodzi z zupełnie innych części jakby regionu swojego, więc tak naprawdę nigdy się nie spotkały między sobą. To jest pierwsze spotkanie tych dinozaurów kiedykolwiek między sobą i populacja im się trochę zwiększyła. Więc zaraz będzie, słuchajcie, zaraz będą bitwy tutaj prowadzone, bo grupa socjalna jest za duża i musi się zmniejszyć. Nie ma tutaj... Ty, a co to jest w ogóle? Aha, danger to guest. Tu ludzi skasowanych jest. O.
Ciekawe co jest to jakby statystyka ludzi, którzy umarli. Guess injures, catastrophic. Ale ciekawe czy jest jakby, czy mogę w istocie zobaczyć jakby dinozaur rating na maxa jest. Ale ciekawe, że pewnie nie mogę zobaczyć statystyk opierdolonych ludzi. Wiem, że na dinozaurze, jak sobie słuchaj, najedziesz na dinozaura, to możesz sprawdzić ile ten dinozaur, sam ten jeden dinozaur opierdolił ludzi. Tu masz. Ghost Kill, Human Kill 2 na przykład. Ten sobie dwóch ludzi zabił tak ekspertowo. Więc mamy tutaj nietypowe spotkanie między dinozaurami, słuchajcie, a ludźmi, które nigdy praktycznie, no nie doszło, bo ludzie nie żyli w czasach dinozaurów, więc... Mamy disease. Co to oznacza? To oznacza, słuchajcie, nie wiem. Ceratosaurus walczy z Ankiem, ale to nawet nie chce mi się patrzeć, bo tam już bitwę widzieliśmy 3000 razy. Ceratosaurus znowu z Ankiem, oni się ciągle nadupsają te ceratozaury. Nie no, tu zaraz musi szef przyjść, kurwa, tyranozaur i powiedzieć, że koniec jest imprezy, no. Że nie ma takiego bicia, no. Ty, albo ja zapomniałem im genoma zrobić na zero. Czemu ulepszone? No to kilka wyjdzie ulepszonych delikatnie. Czy coś się stanie, że wyjdą ulepszone? Nie, myślę, no będą mocniejsze trochę, jeżeli powinny być, ale... Czemu one się tu... Znaczy, ja rozumiem, że tu jest jedzenie, ale... Tu też jest jedzenie. Czemu nie tu? Czemu nie tu? Wszystkie tam se stoją, no i się nie chcą w ogóle transportować. Że ten chłop ma health 47? Ty, ma żarcie, ma wodę i zaraz zdechnie. Co jest? Ale chaos jest. Widzowie. Jest chaos. No problem. To są kozy, nie? Chyba wypuszczają. A. No kozy też w naturalnym habitacie jakby nie żyły, więc... Dilofozaury moje ulubione. Czy ulubione w sumie? Nie, no nie. No nic. Dobra, niech się wypuszcza. Please welcome. Myślę, że oni bardzo by nie chcieli tego dinozaura między sobą. Ale dobra, spoko ok. No chyba nie są please, mi się wydaje. Dobra, słuchajcie, wypuszczone. Zważywszy, że to koniec odcinka, to przydałoby się zrobić, słuchajcie, coś fajnego jeszcze na koniec. Coś naprawdę kozackiego, więc... Więc słuchajcie, na koniec widzowie... O, ty. O, proszę, ty. O, ty, dilofozaury to są jakieś koksy, ty. Te drugie to są jakieś gigabobsy. Gigabobsy. No, dilofozaury to jakieś dziki są. Ale też wypuściłem niektóre ulepszone, więc w sumie to się nie dziwię. Więc słuchajcie, na koniec trzeba wypuścić szefa. Ale tych szefów nie walniemy, walnie cztery szefy. Dobra? Chociaż nie wiem, czy one co... Nie wiem, że ja zmodyfikowane... Kurwa, ja zmodyfikowanego wypuściłem. Ojojoj. Nie, to anulujemy, bo przecież chłopie to będzie taka maszyna, że nic go nie zatrzyma. Co tu się dzieje? Okej, standardowa walka. Dziwo ceratozaurus zostaje w ciry. Nie, anuluj mnie to w tej chwili, bo przecież to... Ile wypuszczamy tyranozaurów? Jak myślicie? Ja myślę, że jak wypuścimy za dużo, to nasz park jurajski, słuchajcie, zostanie rozmieciony w trzy dupy. Więc wydaje mi się, że słuchajcie, tych tyranozaurów to nie ma co za dużo wypuszczać i wypuścimy tak... 4 to dużo jest. 2? 2 za mało. Dobra, widzowie, 4. A 4 to będzie taka miazga, że my nie damy rady, ty. Co tu się dzieje już w tym parku? 4 wydaje mi się za dużo. Ale no dobra, chyba nie wiem, 4. Jeszcze Diplodocusy trzeba wypuścić. Okej. Okay. Lonny jest samotny, biedny. Nie ma kumpli. No tutaj, chyba wygra nawet ten po lewo wygra. Wygląda na to, bo... Widocznie, słuchajcie, walczy z nieulepszonym gościem, bo wiem, niektóre są ulepszone i one na pewno nie mają tak za bardzo szans. Chyba, że... Bo to też różnie jest, wiecie. To może być tak, że... Ty. Panikuje. Okej. Okay. Jakby była bitwa, dostał na mordę i zaczął uciekać. No dobra. A co tu się dzieje? Tu znowu walka tych... No ciągle się nadupcały między sobą. Nie ma tu, słuchajcie, miejsca na nich. Na dwóch tych samych, słuchajcie, nie ma. Albo ten po lewo, albo ten po prawo. Na szczęście, słuchajcie, może to wyglądać tak, że też te dilofozaury będą się nadupcać i będą ranne. Po czym przyjdzie ten deinosaurus i go zabije, więc wszystko, słuchajcie, wszystko jak to całe życie, słuchajcie, pozostawiamy przypadkowi. A poddał się już. Martwy. Zgaduję, że nie robię tego po to, żeby zjeść. Ty, a co to za walka?
A nie, to znowu ceratozaurus. Te ceratozaurusy zajebane, czekam. Szczerze, te ceratozaurusy to już mi całe populacje dinozaurów tu wydzieły, co jest? Czekam, słuchajcie, na tego. Czekam, słuchajcie, na tyranozaura, bo tyranozaurus tu przyjdzie i powie tak. Gościu, wydupcasz mnie stąd w tej chwili i rozdupcy te ceratozaury, słuchajcie, i będzie jakiś ładny porządek, no nie? Szef musi być jeden. I może trochę wytnie populację ceratozaurusów, bo jest ich zdecydowanie za dużo, no. Ciągle się nadupcają te ceratozaury. Ciągle, słuchajcie, ciągle mi zabijają moje dinozaury biedne. No tutaj, słuchajcie, między sobą się nadupcają, tak jak mówię. No jeszcze trochę. Cztery tyranozaury. Czy cztery tyranozaury to dużo? Wydaje mi się, że raz dojdzie do walki, zabiją się, zostaną dwa, jeden pójdzie po lewo, jeden pójdzie na prawo i zacznie wycinać ceratozaury. I tak to się będzie żyło w jurajskim parku. O, znowu martwy, no niestety. No za dużo ich nie pozostało, wam powiem szczerze. Pokaż mnie to. Jest jakiś żyjący gatunek? Jest jeszcze. Ale już ciężko. Ile jest? Ty, jest jeden! Nie, jest trochę więcej. No niestety. Czemu to zawsze musi być... Ty, Dilophosaurus 1. Pierwszy z pierwszych. Jest chory. No właśnie, one są przecież chore. Zaraza mi wybije cały park jurajski. Te rangersi. Szybko, więcej rangersów trzeba. No teraz to zauważyłem, że jak jest jakby dodany task, to masz koło tego znacznika taki czas. Nie zauważyłem tego wcześniej. No, to zdecydowanie ułatwia sprawę. Nie będę ukrywać. Ojojoj, widzowie. Przyszedł, słuchajcie, moment na szefa. Przyszedł moment na szefa, moi drodzy, i na koniec tego odcinka. No jest szef, no. No jest szef, widzowie. Przyszedł alfa wszystkich alf, słuchajcie. Gdzie mu request power? Co, ja nie mam power? Nie no, że ja power nie mam, kumasz? Ach, jeziu. Chyba, że mi sabotują. Kto by chciał w takim gównoparku cokolwiek robić? Już nie mówiąc kompletnie o sabotażu, co tu się dzieje za walka. Klasycznie, no niestety... No to jest wymarły gatunek jest, słuchajcie, niestety. Ten walczy, ten już martwy. No nie wiem, wydaje mi się, że no nie przed... Ten też walczy. GG. Wydaje mi się, że no niestety nie przetrwają. Wszystkie walczą! Co jest? Ty. Faktycznie to... No nie przetrwają, no nie ma opcji. Nie ma opcji, po prostu no nie przetrwały próby. Co jest z szefem? Co to jest za walka? Chujowa, nie chcę jej. To? Nie chcę, chcę tyranozaura. Nie wiem, jak on będzie T-Rex, może za T-Rex? No na pewno zaczyna się zabawa. Powoli. Czekamy na jakąś walkę T-Rexa. Muszę ją zobaczyć. Tam pewnie nie będzie... Nie będzie długa, zgaduję, taka walka. T-Rexa z czymkolwiek. Ale jeszcze wypuszczamy te takie długoszyjne, powiedzmy. Tylko, że długoszyjne z pochyloną szyją. Na razie jest T-Rex i on mówi tak. Jest zdrowy, jest zajebiście. Tych nie zaatakuje, no bo to są zbyt duże dziki, nawet jak na T-Rexa mi się wydaje. Chociaż jakby się wkurwił, to może i jednak by była walka. No, jest zadowolony na razie w 100%, więc tak. Ważne, nawet się otrze. Posmyrkał po brzuszku. Ale, aha, nie, jest wkurwiony powoli. Za dużo mówi, za dużo jest tutaj zwierząt. Jest też drugi Tyrannosaurus Rex i on też zacznie powoli, ten komfort mu zacznie spadać. Tak jak do teraz. I teraz zacznie się najlepsza zabawa. O! Nie wiem, chyba nie widzieliśmy ani razu takiej bitwy. Ale ja już... Nie. A to żeś przybił ceratozaurus teraz. Ty, co ile on mu... Ty, ceratozaurus też się wygra, co jest? Co ty gadasz, gościu? Patrzcie to, ty. Co? 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 Ej, tego się bez kitu nie spodziewałem. Jak to ceratozaurus to wygra? Znaczy, bo to jest ten ulepszony ceratozaurus, ale aż tyle? Co? Czy my widzimy śmierć tyranozaura Rexa? Na naszych oczach? Ja pierchwycę! Co ty gadasz, gościu?
1 tona versus 16 ton i to przegrała przez modyfikacje genetyczne. Ale kwas, słuchajcie. No nie spodziewałem się, że Tyrannosaurus Rex może przegrać tą bitwę. Nie spodziewałem się, słuchajcie. Czyli wygląda na to, że Predator... No słuchajcie, wygląda, słuchajcie, na to, że... No nie poradzi sobie jednak Tyrannosaurus Rex nieulepszony. Czyli jednak będziemy musieli robić te ulepszone modyfikacje, bo inaczej będzie kwas. Strasznie dużo jest tych. Nie? Strasznie dużo tych. Jeden gatunek już został uznany, słuchajcie, za wymarłego. Mianowicie gatunek tych czerwonych małych bobków. Wydaje mi się, że one nie przetrwały, że jakby nie ma ani jednego takiego. Wydaje mi się. Dobra, moi drodzy. Tak to, słuchajcie, wygląda na tej naszej wyspie. Dziękuję bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka. I przypominam o łapkę w górę, komentarzach oraz subskrypcji, słuchajcie, tego kanału. O tym, że możecie wpaść, słuchajcie, linki do wszystkich socjali macie w opisie oraz mojego drugiego kanału. Serdecznie zapraszam. Moi drodzy, walka dwóch predatorów na sam koniec. Jeszcze walka tyranozaurów z Ankiem. To później może jeszcze też zobaczę. Czyli tak, czyli słuchajcie, na tym świecie pozostały już tylko 3 tyranozaury, ale zaraz zapewne pozostaną 2. No szef tu jest jeden. Musi być jeden, słuchajcie, na tym świecie szef. Może być dwóch szefów. Jeśli chodzi o tyranozaurów. Nie wiem, dlaczego one się nie atakują teraz, bo to się badają. Okej. Wszystkie mają po 33%. No ja obstawiam lewego. Zakładziki. Ja na lewego obstawiam, no ja na lewego. O! Ewakuacja? Nie zabiłem się do końca? Nie, proszę, ewakuacja. Remis. Pizowie, remis. Została zrobiona ewakuacja przez tego chłopa. Nie wiem, dlaczego ten akurat ewakuował. On tak stwierdził, że on akurat nie chce żyć. Logiczne, w miarę. No nic, moi drodzy. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Ja oczywiście przypominam, słuchajcie, o łapce w górę, o komentarze, tak jak mówiłem. I widzimy się, słuchajcie, jutro o godzinie 16, chociaż dzisiaj akurat, znaczy nie dzisiaj, kiedy to widzicie, ale dzisiaj u mnie dnia. Słuchajcie, zaraz o godzinie 16, ja budzę się rano, a tam o 7 odcinek jest gościu. Nie wiem, jakoś tak się dodał przypadkiem, więc... ale zazwyczaj o 16 się widzimy. W każdym razie na pewno codziennie. Staram się codziennie te odcinki wrzucać, więc mam nadzieję, że docenicie i razem zbudujemy jakąś społeczność, moi drodzy. Jeszcze raz miłego dnia, słuchajcie, oraz miłej nocy. Do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło. Do jutra. Cześć.